mam co długo. Pojawiły się stwory. Pytajnik. 5 złotych. Codziennie mam takie oferty. I co oni chcą od ciebie? Wszystko, jakieś stopy, gołe zdjęcia, to mam codziennie z, kurde, 1000 pytań. Nie trać wiary. Agata, pozdrowić proszę. 5 złotych. Jakub P. dał donate'a. 5 złotych. Czy ktoś tutaj zamierza oglądać Heilig drugą galę? Moją walkę, czy kogoś nie interesuje? Niż dobry jestem, kurwa, w tą grę. Rogal DDL. 5 złotych. Dobra, to jak was interesuje, to możecie kupić pay-per-view z mojego replika. Macie u mnie na story. Agata POZD Oskonina. 5 zł. Może co tydzień, ale ja nie chodzę po mieście, tylko sobie czuję u rodziców, więc raczej szansa spotkania mi jest bardzo mała. A cię spotkałem raz na mieście, zupełnie przypadkowo. Wtedy w Arkadii. A, Koninie. Pięknie wykonaczki. Gata, dziadku, też niczego sobie. Szkoda, że wczoraj nie dało się zrobić tę fotę. Chciałabym przeprosić wszystkie osoby, którym wczoraj odmówiłam robienia zdjęcia, byłam strasznie zestresowana i zrobiłam kilka fotek, nawet wywiadów. Nieprawda. FAGA, 5 złotych. Nie, ale Sylwek chciał przyjść na mój trening i ja... No, myślę, że przyjdę niedługo. Cześć, Tułołek. 5 złotych. No... Nie, ja... Ja po prostu lubię Sylwka. Ja lubię tutaj przychodzić, ja się dobrze bardzo bawię. Mam nadzieję, że go nie wkurzam. Sylwek, kurwa, przepraszaj. 5 złotych. Ale jestem dobry, kurwa, w tą grę. On nawet nie słucha. Bo Twitch banuje za brak reakcji. On nawet nie słucha. Powiedziałam, że... Bo ktoś powiedział, że musisz mi zapłacić za siedzenie tutaj tyle godzin, ale ja powiedziałam, że... Ja lubię tutaj przychodzić. Czy ty sama chciałaś, nie? Ty mi zaproponowałeś wczoraj! Tak? Pierwsze słyszę. Ale chciałam też. Wiesz, że my się jakoś tak umysłowo zgraliśmy? Bo ja ci chciałam spytać, czy chcesz zrobić znowu jakiegoś streamu. A, nie, bo mi ktoś pisał, że ty gdzieś mówiłaś na jakimś live. Proszę, Sylek, przekaż Fagacie na przygotowanie do walki. Gdzie moje 100 zł? Dziadek nie ma. Dziadek ci da na święta 100 za rok. Moje Vinted obsługuje mój kolega. Kto? Vinted? Mhm. Co na tym Vinted się robi? Sprzedaje się ubrania. Ja mam ogólnie na ten okres przygotowawczy, wziąłem sobie dzisiaj mojego kolegę, który jest znany jako asystenta i on mi na przykład sprzedaje rzeczy na Vinted, wyprowadza pieska, takie robi rzeczy. Potrzebował pracy, a ja potrzebowałam kogoś do pomocy. Agata, 5 złotych. Kurwa, ale dobry jestem w tego Lola. Nie wiem, Agata, czy to widzisz, jak ja oram tutaj, kurwa, ludzi. Nawet się nie cofam, bo to szkoda czasu. Zagryz YZ. 5 złotych. Agata, jeszcze raz, żebyś mówiła. Patrząc na twoje wymagania. Ogólnie ja mam bardzo duże wymagania co do facetów, bo ja mam coś takiego, że... Dzięki, koczko. Ja lubię, jak facet mi czymś imponuje i jest ode mnie lepszy, bo ja muszę czuć do niego respekt. No to ja jestem w czymś od ciebie lepszy, czy nie? Jesteś mądrzejszy. I starszy. Aż doświadczenie jakieś życiowe. Bo jestem ogólnie bardzo nieogarnięta, po pierwsze, więc mój facet musi bardzo dobrze ogarniać życie, bo jak ja na przykład kiedyś pojechałam z kolegą do Paryża i my nawet nie ogarnęliśmy, że musimy mieć przy sobie karty albo gotówkę, bo nie wszędzie da się zapłacić telefonem, w zasadzie nigdzie się prawie nie da zapłacić w Paryżu telefonem. Chodziliśmy bez pieniędzy, prosiliśmy ludzi, czy jak im zrobimy przelew, to tam szukaliśmy Polaków i pytaliśmy, czy jak im zrobimy przelew blikiem. To takie przeciwieństwo boomera, czyli że jesteś taka młoda, że myślisz, że wszędzie można płacić telefonem ja i aplikacjami. Ja jestem kurwa nieogarnięta, więc mój facet musi być... Ej, przycisz to tam muzyczkę z tej gry, bo nie słyszę własnych myśli.
Bo ich nie ma. Auto Dis, dobrze. I słuchajcie, i... A co sądzisz o Disie? O kim? Dis. Ja nie wiem, kto to nigdy w życiu. Ja nie wiem, skąd się nawet wzięło to Jutta. No i wracając, mój facet musi być bardzo ogarnięty, bo ja jestem bardzo nieogarnięta. Ej, nie mogę, czy ja mogę ściągnąć te słuchawki? Kurwa, kradną mi fragi. Mój facet musi być bardzo ogarnięty, bo jestem bardzo nieogarnięta i... Co ci mam przyciszyć? Grę? Grę! To przycisz sobie słuchawki. To ja w ogóle nie potrzebuję tych słuchawek. Bo jestem bardzo nieogarnięta, więc mój facet musi być przyciszyłeś ogarnięty. Czy nie? Musi... A, albo zdejmij słuchawki. Ale ja fajnie. Ej, a tylko pytanie. 5 zł. Stary, ja sobie żartuję. Czemu ludzie nie ogarniają moich żartów? Bo ludzie się pytają, jesteś naturalna, a ja wstawiłam zdjęcie w gorsecie pooperacyjnym i napisałam tak, 100% naturalna. I ludzie nie ogarniają, no nieważne. Wracając. Musi być ogarnięty mój facet i musi mi czymś imponować, bo ja ogólnie jestem bardzo taka w związku pyskata. Jak się spotykałam na przykład z facetem, który jakiś czas temu, który zarabiał mnie ode mnie i ogólnie czułam się... Czy facet musi więcej zarabiać od ciebie? Może nawet nie zarabiać, ale bardziej tak być ogarnięty życiowo, na przykład mieć pracę, która mi imponuje. A jaka praca ci imponuje? Na przykład jakiś, nie wiem, prawnik, lekarz, takie bym miała, wow. To jest o co chodzi. Aha. Albo dealer. Co? Żartuję. No i słuchajcie, no i spotykam się z takim facetem i on ogólnie był nieogarnięty życiowo, on... Megatron Prime. On... w ogóle mi nic nie imponowało mi to, co on robił w życiu. On w życiu był przytupasem w sumie. Czyimś. Ja byłam dla niego strasznie niemiła. Ja go wyzywałam do takiego stopnia, że sobie z niego bekę robiłam. Wyzywałam go i w ogóle i nie szanowałam go, jego czasu. I ja po prostu muszę mieć faceta, do którego ja czuję respekt i żebym go nie obrażała. Ale to nie była żadna znana osoba. Ale on też mnie traktował trochę tak... ja już to powiedziałam kilka razy, że mi się spytał, czy mu kupię Apple Watcha na święta, albo czy go oznaczę na Instastory, więc jakby fuck off. A, no i jeszcze teraz do tych... do tych wymagań co do faceta doszło, że musi się umieć bić, albo chociaż znać się... To ja umiem. Albo chociaż znać się na trochę na jakimś MMA i w ogóle. Bo ja się mega tym zajarałam i ja na przykład mam ostatnio na KSW i mimo, że nie biły się znane osoby, to mi się po prostu podobało to, że się biją. Trochę już ogarniam niektóre rzeczy z tym związane i nie wyobrażam sobie, bo ja na przykład po walce, niezależnie czy będę miała kolejne walki czy nie, chcę dalej trenować. I nie wyobrażam sobie, że ja trenuję i na przykład ten facet przyjdzie na trening i on nie ogarnia, co się dzieje. Wiesz, o co chodzi? Nie miałabym też, myślę, o czym rozmawiać. Kurwa, trenujesz już, nie z 2 tygodnie już facet nie musi się potrafić bić, bo jak się nie potrafi ale bić, też ogólnie, to... jak widzę, jak się faceci biją na sali, to mi się to też podoba i chciałabym, żeby mu facet się potrafił bić. Albo chociaż strzelać pistoletem. To nagram z tobą odcinek, jak idziemy na strzelnicę. Zobaczymy, jak ty strzelasz. Ja mam zajebistego celu. A tylko a jakim tym pistoletem strzelać? Bo wiesz, różne są. Różnymi, ale w domu miałam wiatrówkę i czasami sobie ustawiałam, strzelam wiatrówką. Bo ja mam bardzo dobrego cela. Leksiu się ostatnio bawił pistoletem. Były zdjęcia przecież, wyciekły. To o takie pistolety chodzi, czy jakieś nie. inne? Nie. Ja muszę mieć takiego gangstera. Lubisz bad boy? No. Okay. Albo bad boye, albo słodkie nerwy. That's all. I like. A dziady z lasu? Nie bardzo? Nie, to jesteś dziadek. Nie jesteś rodziną. Kimix to rodzina. O kurde, muszę ratować koleżkę. Ej, ja nawet nie czytam, co wy mówicie. Ja po prostu tak... Nie lubię młodszych. Nigdy w życiu nie spotykałam się nawet z facetem w moim wieku. Serio, mnie to tak brzydzi. Ja nie wiem, o co chodzi. Ja nigdy w życiu nie będę miała przypału z młodszymi osobami, bo mi się po prostu strasznie nie podobają młodsze osoby. I mój facet musi być starszy. Ja nawet, serio, nigdy w życiu nawet nie umawiałam się z chłopakiem w moim wieku, bo mnie to jakoś tak brzydzi. Bo chyba chodzi o ten respekt, że ja czuję respekt do starszych osób i dlatego facet też musi być starszy. Czyli ty, dziadek. Jesteś stary.
Dlatego jak mówię, że jesteś stary, to jest komplement. A tym, o tym OnlyFans na serio myślisz? No. Na serio, serio, ale po walce. Teraz nie mam czasu nawet robić zdjęcia na Instagramie. To co dopiero musiałabym prowadzić Instagrama i OnlyFansa. A na OnlyFansa trzeba dużo zdjęć wstawiać z tego, co ja wiem, żeby tam... Jestem ciekawy, ile ty byś była w stanie zarobić. Bo wiesz, prędzej czy później jakaś influencerka zarobi. Ja się dziwię, że na przykład Natsu w to nie poszła, nie? Wtedy, jak była afera. Nie no, ja po tym. Bo w Stanach to wiesz, pełno tych dziewczyn już jest, influencerek, co mają OnlyFansy. Ja zrobię, ale po walce. Nie mam czasu. Nie wiedziałam, że to wbije w tym samym czasie, co walka. Adams, 5 złotych. To tak odczułam wczoraj wrażenie, że niechętnie robiłaś zdjęcie na Hailik. Tak, bo byłam zestresowana i bałam się, że na przykład nie zdążę, szłam i dużo osób mnie zaczepiało, jak już mnie wołali, że muszę wchodzić. Bałam się, że nie zdążę, byłam turbo zestresowana. Nie czułam, że ochoty, żeby robić zdjęcia, ale przepraszam, to był ogólnie pierwszy raz w życiu, kiedy ja odmówiłam zdjęcia. Nigdy nie odmawiam zdjęć, nawet jak jem, nawet jak sikam, nigdy nie odmawiam zdjęć. I było mi strasznie głupio i przykro, że musiałam odmówić i byłam trochę może niemiła, a na następnej konferencji to nadrobię. Zrobimy sobie zdjęcia, nagramy TikToki i wszystko, co będziecie chcieli. I udzielę też wywiadów, bo nie udzielam wywiadów. Odklejka. 5 złotych. Fagato, co ty sama sobą reprezentujesz? Oprócz tego, że na Insta świecisz swoim tukiem. Ale czy ja, nie wiem, mówię, że ja coś sobą reprezentuję, albo że nie wiem, jestem jakąś zajebistą osobą, ani przez chwilę niczego takiego nie powiedziałam. Nawet wcześniej Sylwkowi pokazałam, jak jeden youtuber do mnie napisał, że... Co on do mnie napisał? Kto? Że podziwia to, co robię? Ale nie mów kto! Kurwa, to są jaja jak... Ale napisał, że podziwia, ma szacunek do tego, co ja robię. Ja jeszcze wtedy, bo teraz rozumiem, może ktoś by mógł mieć szacunek do tego, że nie wiem, że trenuję. Ale wtedy ja nic nie robiłam, dosłownie nic. Wstawiałam tylko zdjęcia na Instagrama i się zastanawiałam, czym ja mu zaimponowałam. No, bo ty wtedy tylko tam pokazywałaś trochę cycków, nie? Na Instagramie. Jeszcze on mi odpowiedział. A to taki, wiecie, youtuber z takim wspaniałym wizerunkiem swego czasu. I o, podziwiam to, co robisz, może kiedyś się spotkamy. Kurwa. No, jeszcze odpowiedział mi na relację wcześniej. Tak, i to właśnie, gdzie właśnie cycki było widać, nie? W ogóle, i że on podziwia to, co ja robię. Ja jak cholera, nie? A ja takie, o kurde, co ja robię? Serio, ja potem pół dnia chodziłam, się zastanawiałam, co ja robię, że ja mu zaimponowałam. Ruciak to jest mój sąsiad, to nie on do mnie pisał. On mnie zresztą nie lubi chyba. Kiedyś szedł ze swoją dziewczyną, ja się przywitałam, ta dziewczyna do mnie, o hej! I na następny dzień film na mnie wstawiła. Ale o kim mówisz teraz? O Naruciaku. A, o Naruciaku, a dziewczynie. Kurde, widzowie, jaki jestem dobry w tego LOLa. Fagata, zdaję sobie sprawę, że osoby, które mi opisałaś, mają wyjebane w takie osoby jak ty. Nie zgodzę się z tym. Piszą do mnie różni ludzie i nawet byście się zdziwili, kto. Dlatego mord. Max, 5 złotych. Nie odpisuję, nie mam czasu teraz przed walką. W sensie odpisuję czasami na jakieś, wiecie, normalne pytania, ale nie randkuję teraz. Ja jeszcze miałam w tej chwili złamane serce. Tak, ale podkochiwałaś się już w nim? Co robię? Podkochiwałaś się już w nim? No. No widzisz. Takie zauroczenie. Ale ktoś szybko mija. Więc zaraz mi to minie. Kurwa! Odklejka. 5 złotych. Kurwa, no. Ale na przykład czemu miałabym mieć faceta, który jakby... Nie wiem... Miałem F, ja pierdolę. Dobra, nie radzi sobie w życiu i co, miałabym go na przykład utrzymywać? Ja tego nie ogarniam, o co ci chodzi. Każdy mówi, że wyglądamy jak siostry na zdjęciu, które zrobiliśmy sobie wczoraj. Kojarzysz jakąś dziewczynę w fioletowym z wczoraj? Ja wczoraj byłam bardzo stresowana i niestety nie pamiętam, co się działo. 5 złotych.
Dis to jest ten chłopak, co walczy z Zonym. Kojarzysz z Zonego? Nie kojarzę ani jednego, ani drugiego. Kojarzę ich tylko z tego, że walczą i nie wiem, czym, co fangirl. Robią. 5 złotych. Druid, ile masz fragów, bo zasłaniasz łbem? A, kurwa, 10-2 mam statystyki. Ale wolałbym mieć 10-1. Nie podoba mi się to, że padłem. Kurwa, jest. Ej, a może ten... Kurwa! Co? To komentary w takim stylu elfowym i dziadów z lasu. No ja bym chciał, byś była driadą. Driadą byś była... Bo ja mam takie uszka elfowe i taka jestem, którą ja w ogóle lubię. Ale driady chyba były topless, chociaż nie wiem, nie jestem pewien. Zaraz ci pokażę. I patrz, mam takie uszy i taką stylówę bym przywaliła. O, to dobry pomysł, patrz. O, no. Takie uszka i patrz, ja mam taki profil. Chuj, dobra, podoba. Ja będę druidem, a ty będziesz elfem. Dobra. Fajne, fajne. Podoba mi się. Jak na pierwsze wideo na nowym hubie, to może być, myślę. Ale możemy ogólnie co jakiś czas się przebierać. Możemy się przebierać, możemy, Fagata, wszystko możemy. Wszystko dla ludzi. Czy to jest jakiś Tinder, tutaj się bawimy? Wyszły te oferty. Pokażę wam to zdjęcie, o którym mówiłam, że patrzę, przywaliłabym taką stylówę z takimi uszkami. On by się przebrał za dziada leśnego. Ja się kurwa nie muszę przebierać. Aj, kurwa, nie trafiłem. Super, co myślicie o takim? Vibros też są z Konina. Wiem, kiedyś ich widziałam, jak jeszcze nie byłam znana, jak nagrywali filmy, miałam takie Vibros. Chodzili nawet... Ktoś tam z nich chodził nawet do tej szkoły, co ja kiedyś gadałam o tym. Ale serio, Sylwek, zróbmy to, a nie, że tak gadasz i potem albo zrobisz z kimś innym, albo w ogóle nie zrobisz. Nie, no ja będę i tak robił serwis taki informacyjny, to mogę cię do jednego odcinka zaprosić i nie, zobaczymy. Nie, do jednego. Ja chciałam... Nie, no zobaczymy, jak będzie. Ja nie wejdę z tą we współpracę, a ty będziesz, ja ci zadam pytanie, jakieś będzie trzeba skomentować, ty nie mogę mówić, bo umowa z agencją. No to kurwa, jaka to robota, nie? Albo jesteś szczera osoba i mówisz wszystko, albo się zasłaniasz agencją. Nie no, zobaczymy. Ja to cię lubię. Mogę z tobą jakiś ten... zacząć jakiś projekt. Zobaczymy. Co, obrażona już? Ja jestem wierna. Jaka? Wierna. Wierna? Będziesz wierna w wataszce? Tak. Okej. Kurwa, nie mogę nic trafić. Elf leśny, no. Taki elf leśny. Ktoś napisał. Ale tutaj zapierdziela ten czat. Ja nie potrafię tego czytać. Ja mam obsesję ogólnie na punkcie ust i dla mnie usta muszą być duże i to jest też trochę wymaganie do faceta, że facet albo musi mieć... Nie mogłam być facetem, który był taki usta mega. Tinder. 5 złotych. Nie mam Tindera, nigdy w życiu nie miałam Tindera, raz miałam na potrzeby odcinka. Właśnie, to też jest kolejne wymaganie, że facet musi mieć juicy lips. Co musi mieć? Juicy lips. Duże usta. Zniszczyła inhibicję. Nie, ty masz spokój, ja mówię o takiej, wiesz, jak przecięcie kartką, jak trawa, takie malutkie usta. O. Juicy, czyli soczyste usta. Mhm. Jak ja. A są faceci sobie też wstrzykują, nie, w usta? MACHNIK 5 złotych. No tak, ja... Wiecie, uwielbiam jeść po treningu. Jedzenie po treningu tak wchodzi i spanku tak wchodzi. 5 złotych. Udało ci się zabić wroga. Kurwa, ale ja dobry jestem. Mogę królową batachy? Nie, ja mogę być elfem co najwyżej. Nie, elf spoko. Ale będziesz takim... Nie, no to można fajną zrobić formę, nie? Fagata chce się wyrównać na zasięgi. Jak to skomentujesz? Ale musiałabyś trochę zmądrzeć. Ale myślę, że od zadawania z tobą bym zmądrzała. Albo dostała pietolca. Kurwa! Albo ty byś zgłupiał. Może tak być. Ktoś napisał, że chcecie wyruchać na zasięgi, ale ja też mam dobre zasięgi.
przeciwnik. Nie, akurat Fagata, ona na YouTubie to może sobie słabo radzi, ale na Instagramie sobie radzi dobrze, nie? Ona nie musi już żebrać o zasięgi. I kompletnie nie zależy jakby na YouTubie. Nigdy ci się nie zaproponowałam, wiesz, jakiegoś nagrywania filmu razem, czy coś takiego. Wy musicie zrozumieć, że ja teraz też jestem influencerką i nikogo nie, jakby to, że na przykład z kimś robię collab, z kimś nagrywam, krosujemy się, to nie jest ruchanie kogoś na zasięgi, bo ja też mam... Bo ja też mam... też mam swoje zasięgi, które też tym ludziom daję, wiecie, o co chodzi? Musicie zrozumieć, że jest coś takiego jak krosowanie się i to nie jest ruchanie kogoś na zasięgi. Adrio. Jestem typową influencerką. Uważasz, że jestem typową influencerką? Instagramerką? Influencerką, typową. No, taka pokaże cycka, pokaże dupy i jakoś zasięgi to. No to tak. Ale też coś masz takiego. Trochę mnie bawisz. A nie każda influencerka. Nie, nie wiem. A co znaczy właśnie typowa influencerka? Bo nietypowa to taka, co nie pokazuje w ogóle ciała, nie? To już wtedy możesz powiedzieć, że nietypowa. Czekaj, bo cię nie słyszę przez tą grę. Ale na przykład czemu jesteś sławna? Czemu zawdzięczasz na przykład popularność? 5 złotych. Ale też ludzie chcą mnie obserwować, no nie? Nie wszyscy... No właśnie, ale dlaczego? Nie musisz sobie zadać pytania. Mnie na przykład obserwują, bo chcą posłuchać, co mam do powiedzenia, nie? Nie obserwują mnie, bo mam ładny tyłek, chociaż mam, ale myślę, że nie pokazuję, więc nie ten, nie wiedzą, nie? Nie. Pokusisz. Co chciałam powiedzieć? Nie mam pojęcia, czemu ludzie obserwują. Nie wiem. Ogólnie też nie każdy potrafi, wiesz, w ogóle gadać przed kamerą. Ja znam bardzo dużo osób, które są super fajnymi, śmiesznymi osobami na żywo, a w ogóle nie potrafią też prowadzić. Trzeba też mieć do tego taki jakiś, wiesz, bo znam osoby, które są super, są ładne, zabawne, wszystko, ale nie potrafią... Co ty gadasz? To mam kurwa ważny mecz. Nie, synek jest moim dziadkiem. Ja mam bardzo dziwną rodzinę. Jak myślę, że to jest, kiedy miałam zdjęcie z tej liga, to jest to ma podwójna. Jak się nazywa? Ja mam tak samą pamięć błędną. Saleta. Nie, ten co ma Bibę na matce. To jest Marcin Saleta. Najman. Najman jest moim wujkiem, a Sylwek jest moim dziadkiem. Widziałaś kurwa jak wygrałem? 13, chyba 14-2 miałem statystyki. Kogo? Jak kogo?